Niedługo też będzie. No, takie, można powiedzieć, słowo na niedzielę, w sobotę. Jako, że mam dopiero 27 lat, to też musicie zrozumieć, że cały czas się jednak uczę. Jestem jeszcze osobą młodą, która też jakby nie miała w życiu dużo okazji się. Nie wybawiłem się wystarczająco, nie wyszalałem, nie wyszumiałem, przez to, że nie miałem wcześniej takich możliwości, a dopiero teraz one się pojawiają. Dlatego też przez to, że mam zamiar dalej zdobywać swoje doświadczenia, to też bawię się formą, jakby próbuję nowych rzeczy, sprawdzam, widząc po reakcjach, wiecie, o co chodzi. Cały czas szlifuję swoje umiejętności, dopieszczam, a za niedługo jeszcze zacznę się opakowywać, tak żeby mój przekaz był bardziej dla Was przejrzysty i wyraźny, bo już nie będą miały znaczenia za niedługo moje słowa, tylko w momencie, kiedy do Was przyjdę i dam Wam po prostu pieniążki, to już w sumie nawet nie będziecie pytać o moje wartości czy ideały, bo jak dostaniecie lepszą pracę za lepsze pieniążki, to i tak przyjdziecie, prawda? Bo to normalne. Tak. Więc biorąc pod uwagę, że mam wszystkie atrybuty, których potrzebowałem, że wiem, jak te pieniążki zarobić i wiem, jak te pieniążki pomnażać i zyskiwać, to też wiem, że w bardzo krótkim czasie jestem w stanie zdobyć więcej pieniążków niż potrzebuję ja, niż potrzebuje moja rodzina cała, niż ja, moja rodzina, moi przyjaciele i wszyscy, bo choćbym się z każdym podzielił, to i tak tych pieniążków mi jeszcze zostanie tyle, więc że pieniążki szczęścia nie dają, a jedynie jakby powodują zazdrość w społeczeństwie, to dlatego też biorąc pod uwagę, że z góry widziałem, że tych jakby przez te moje rozwiązania, które zastosowałem, że tych pieniążków będzie bardzo dużo, to od razu z góry nastawiłem się właśnie na to, że będę się dzielił tymi pieniążkami właśnie przez moją fundację i wspierał te inicjatywy, bo one pomogą mi zrealizować moje cele, tak? Dzięki oczywiście wszystkim, zarówno tym, którzy się śmieją, jak i tym paru osobom, które już zaczęły rozumieć, jakby co się dzieje i dlaczego, i które mnie zaczęły wspierać. Dziękuję oczywiście mojej mamie, która zniosła ten pierwszy tydzień, który był dla niej pewnie najtrudniejszy, bo dla was to tylko śmiech, a jednak moja mamusia się znacznie denerwowała. No i cały czas jakby proszę o to samo, jak coś macie do mnie, to kierujcie to do mnie. Zostawcie w spokoju moją rodzinę, całą, moją mamę, siostrę, moją córkę. I tak samo zostawcie moją byłą, bo bezpieczeństwo mojej córki jest dla mnie najważniejsze. Jeśli dostanę jakiekolwiek informacje, że cokolwiek się dzieje w tamtym kierunku, to wykorzystam wszystkie karty, żeby zniszczyć każdą osobę, która zagrozi bezpieczeństwu mojej córki. I ten pierwszy film też był właśnie takim przekazem dla mnie ważnym, że ktokolwiek, bo może wy go teraz nie rozumiecie, ale osoby, które mają go zrozumieć, to kiedyś go zrozumieją. Właśnie to, żeby też poznały moje możliwości, że jeśli zdecydują się mnie zaatakować, jeśli kiedykolwiek zdecydują się wystąpić naprzeciw mnie i zaatakować moją fundację, czy moją fundację, moje ideały, czy ludzi, którzy będą za tą fundacją stali, moje społeczeństwo, że tak powiem, Symetrian, Polaków, nie wiem, jak to wyjdzie dalej, prawda? Ale jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek zaatakuje moje społeczeństwo, to ja mojego społeczeństwa będę bronił, a że mam do tego wszystkie predyspozycje, mam do tego wszystkie możliwości, mam do tego wiedzę i umiejętności, to jestem pewny siebie i dlatego się nie obawiam ani o swoją przyszłość, ani o przyszłość swojej córki, a wrogów będę po prostu stopniowo eliminował i odrzucał kolejne karty, które